Siemano, siemano. Mamy kolejne prezenciki. Mam lusterko do Zetora, węże do tuza. Będziemy to składać zaraz. I klucze kupiłem. Pokażę wam później. Na razie sobie wyjadę. No i będę. Mam nadzieję, że się dzisiaj cieszył, że to działa. Zobaczymy. No to takie klucze sobie kupiłem. Jakieś tam jedne z tańszych, ale chcę, żeby w ciągniku zawsze jakieś były. Za to, że nie ma właśnie tam. Akurat będą w obciążniku. No i co? Dobre to będzie? Sprawdźmy to. Dobra, ciut za duże. Ale to nam nie przeszkadza, gdyż to się rozjeżdża nam. Dobra, powkręcamy najpierw sobie te. Dobra. Mamy to. To wyjmiemy. To niepotrzebne. No co, będzie trzeba to podokręcać najpierw na stałe. Od razu próba klucz. Ten? Nie, 22 chyba. Jakieś dziwne te klucze. Dziwne te rozmiary. No to w ogóle trzeba będzie wszystkie podokręcać. Ciekawe, gdzie mam ten korek. Jeden. Wczoraj jeździłem, pewnie go zgubiłem. Ale numer. Jakiś o-ring dopasować. Dobra, widzimy się za chwilę. Mamy wstępnie założone. To sobie złapiemy. Poszukaj małego Francuza. Taką śrubę potrzebuję. Najlepiej. No zginęła mi, kurde, wczoraj. To przejechałem się. Paweł, położę to tutaj, bo babci coś podobne. No najwyżej się dorobi, no. Najwyżej dorobimy. Niech to się trzyma tak, jak powinno. Przed próbą. No kurde, nie wiem, czy tutaj ten zaczep nie będzie przeszkadzał. Zobaczymy. Przy podnoszeniu będzie trzeba bardzo powoli to zrobić. Połapiemy sobie. Zgubiłem wczoraj tą jedną śrubę. Kurde, wkręciłem ją tylko lekko i problem teraz. Dobra. Dobra, udało się dorobić. Tu jest drobny gwint, więc było ciężko cokolwiek znaleźć, ale coś tam się udało. Ciężko załapuje to jakaś stara śruba do obciążnika od 30. Nie chcę w ogóle załapać. Czy tu na pewno? Nie, no na pewno jest drobna, dobra. No, idzie, dobra. Kręcimy, ma wszystko złożone i próba. Nie wiem, czy to się uda. Nie znam się na tym. Mam nadzieję. Byłbym zadowolony. Zostawię was tutaj i zobaczymy, jak to zadziała. Thank you.
No dobra, podniosło. Jeszcze trzeba opuścić.